120 miejsc dla dzieci w przedszkolu, drugim takim, które budujemy. Podobno powstało na Malince. To będzie cieszyć dzieci z Zaodrza głównie. Takie były prośby od rodziców, staramy się je spełnić i trwa w tej chwili już piąty miesiąc budowa, która w przyszłym roku powinna być już zakończona, w przyszłym sezonie tym edukacyjnym. Na to trzymamy kciuki, bo na razie stopień zaawansowania jest bardzo dobry, 50% prac. Przedszkole jest w pełni ekologiczne, to też warto do podkreślenia, tym się chwalimy, fotowoltaika, odzyskiwanie wody, deszczówek, pompy ciepła, wszystko w tym budynku, więc przy okazji będzie też bezpieczne dla środowiska. Budując miasto, zmieniając, rozwijając Opole, budujemy w taki sposób, żeby myśleć kompleksowo, na wiele lat do przodu, stąd nie tylko i przedszkole w tym miejscu powstaje, ale również przebudowujemy ulicę Krapkowicką, co ułatwi dojazd do przedszkola, ułatwi dojazd do samego miasta, poszerzenie Krapkowickie wiaduktu, który tu jest, przy okazji współpraca z koleją, która ten wiadukt przebudowuje. To wszystko wpłynie na to, że to będzie miejsce lepiej dostępne dla mieszkańców. A po sąsiedzku jeszcze przy moście Chalupczyka, który parę lat temu oddaliśmy, powstaje jeszcze wielki parking na Wyspę Bolko. Więc myślę, że takie logiczne, konsekwentne myślenie o mieście sprawdza się i w tym miejscu będzie miało swoje miejsce. Prace trwają zgodnie z harmonogramem, termin wykonania nie jest zagrożony, zaawansowanie jest około 50% względem harmonogramu, więc termin oddania budynku we wrześniu jest możliwy i realny. Na dzień dzisiejszy budynek jest w stanie surowym zamkniętym, czyli kompletny dach, pomontowane są okna, zakończone są prace w większości podtynkowe, instalacyjne, elektryczne, ciepłownicze i instalacje wodkan. Teraz jakby pogoda pozwoli, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu rozpoczniemy prace tynkarskie wewnątrz i elewacyjne z zewnątrz.